Timor Wschodni, stolica tego małego kraju wyspiarskiego, Dili. Centralnym miejscem jest taki placyk. Z tyłu za plecami mam budynek rządowy z zakazem fotografowania. A z przodu, na tej górce, jest coś, czego pozazdrościli Rio de Janeiro. Mają tutaj także postać Jezusa Chrystusa. Została wybudowana całkiem niedawno, w latach przełomowych XX wieku. Pora deszczowa niestety daje znać o sobie. W Timorze można spotkać również takie sklepiki. Tutaj kraby i ryby. Tutaj mam przegląd tego wszystkiego, co rodzi się w Timorze. Poza oczywiście owocami morza i orzechami kokosowymi. Banany spotkasz różnego koloru i różnego wzrostu, powiedziałbym. Każdy z nich to inna odmiana. Najsłodsze są te małe, żółte. To zielone duże to jackfruit. Spotkałem to tuż obok centrum rządowego, takie miejsce, gdzie miejscowa grupa folklorystyczna przygotowuje się do karnawału. W taki sposób są te stroje wykonywane. It is my Polish language. Te maski, które tam widziałem w stadium początkowym, pod koniec będą wyglądały mniej więcej tak. Są po prostu noszone jako maski na twarz. Ale ta sztuka ludowa też mi się podoba. Gdzieś po drodze jadę dzisiaj na wycieczkę do Balibo. Jest to miejsce troszkę historyczne, związane z walkami o niepodległość. I stoję gdzieś na postoju, gdzieś po drodze. Miejsce, gdzie zjada się posiłek. I miejsce, gdzie jest niezwykle interesujący sposób podawania jedzenia. Tu masz typowy stół. W tych pakuneczkach znajduje się ryż, a tam jest ryba i kurczak.
i cały bar. Chyba, że masz ochotę, to zajrzysz w takie miejsce i kupisz sobie co nieco. Wprawdzie wygląda to jak klatka na ptaszki, ale tam po prostu są zupy, takie typu chińskiego i napoje. A jeździ się tutaj takimi pojazdami. Ledwo kierowca widzi chyba drogę. I jak ci się podoba taki sposób jazdy? Gdzieś po drodze w Timorze. W Timorze Wschodnim. Burzysta wyspa, a taka droga powiela praktycznie kształt linii brzegowej. Tutaj jest prawie dobra. Czasami jest asfalt. No jest pora deszczowa. Widziałem parę kilometrów wcześniej, jak mały Nissan osobowy miał pecha spotkać się z lawiną skalną, obrył osuwisko. Niezbyt duże wyspiarskie państwo Timor Wschodni leży w archipelagu malajskim. Jest to Daleki Wschód, dawniej Indonezja. I Indonezja praktycznie jest jedynym, najbliższym sąsiadem tego kraju. Dopiero w roku 1999 Timor Wschodni oddzielił się od Indonezji. Jest to jedno z najmłodszych państw na świecie. Uchwalono niepodległość dopiero w roku 2002, czyli jakby nie liczyć, 13 lat temu. Wtedy, kiedy to państwo powstało, było nikomu nieznanym, bardzo biednym miejscem na świecie, gdzie ludzie próbowali znaleźć swoje miejsce do życia. To, na co akurat w tej chwili patrzysz, to miejsce do wypoczynku w Baku. Tak to wymawiają, Bacau piszą. Timor w przeszłości był kolonią głównie portugalską, ale także mieli w nim swój udział Holendrzy. To Portugalczyków przepędzono stąd w końcu XX wieku. Ta zabudowa, którą tutaj oglądam, jest to miasto Baku. Pochodzi właśnie z czasów portugalskich. Ten ładny, tradycyjny dach jest spuścizną narodową, jak mówią, i głównym budynkiem, także symbolem tego kraju. Niepodległość od Indonezji Timor Wschodni uzyskał nie bez problemów. Odbyło się to kosztem ciężkich, krwawych walk. A to miasto, miasto Baku, które leży 4 godziny jazdy na wschód od stolicy kraju, około 100 km, zostało nietknięte, prawie nietknięte, dlatego że katolicki biskup tego miasta opłacił się armią indonezyjską. Czyli był na tyle bogaty, że pozwoliło to wykupić miasto i jego zabytki. To jest główny kościół katolicki, właśnie na niego patrzę. Historyczne budynki, te najładniejsze, w tej chwili zajmuje administracja państwowa. Ten budynek jest siedzibą władz miasta. Stare miasto znajduje się trochę wyżej, na klifie. Ledwo słychać tutaj szum morza. Ale te budynki poprzyklejane do skał pokazują, jak to wyglądało w czasach, kiedy była bardzo silną, słynna portugalska armada. Te małe busy nazywają tutaj mikroletami. Mają z tyłu dwie ławki na pace wzdłuż. Ja mam problem, żeby zmieścić swój wzrost. Zestaw tutejszych owoców i warzyw nie jest zbyt okazały. Ale specjalnością w okolicy jest ryż w różnych odmianach i fasola. Z
są również cebulowate. Cebula, czosnek, jakieś mączyste, cytryny, tamto ziemniakopodobne. A te patyczki takie, które wyglądają jak korale, to jest po prostu suszone mięso. Początkowo zastanawiałem się, co to jest. Ale jak zapytałem, okazało się, że w ten sposób sprzedają tutaj sery. Sery kozie. Tutaj znalazłem przykłady praktycznie całej roślinności, jaka występuje na Timorze. Może tych drzew chlebowych nie ma zbyt wiele, ale palmy i pozostałe liściaste, w tym bardzo dużo eukaliptusów. Tego ogromnego fikusa, nawiasem mówiąc, nie wiedziałem, że należy do drzew korczących, filmuję w miejscu, które w czasach portugalskich okryło się złą sławą. Było więzieniem i miejscem tortur. A w tej chwili jest to po prostu hotel, hotel de Baku. Na pewno znajduje się tutaj najlepsza restauracja, czy tutaj najdroższa. A nocleg kosztuje od 70 do znacznie ponad 100 amerykańskich za noc. Jakbyś nie wiedział, jak wygląda sezon deszczowy na